Witam 10 stycznia 2021 roku, w niedzielę, pierwszą niedzielę po święcie Epifanii. Hasło tygodnia, które rozpoczynamy, to fragment listu apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 14 werset, gdzie apostoł pisze: ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Z kolei dwa fragmenty Starego i Nowego Testamentu. Czytam z Psalmu 119, z 37 wersetu. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. I z listu apostoła Pawła do Kolosan, z 2 rozdziału. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze. Niedziela, którą możemy przeżywać, jest pierwszą z niedziel tak zwanych poepifanijnych. Opowiadają one o innych niż wizyta mędrców ze wschodu wydarzeniach, w których Jezus pozwala się poznać szerszemu gronu odbiorców jako Syn Boży, jako Mesjasz. Pierwsza z tych niedziel prowadzi nas nad Jordan, gdzie Jezus przez Jana, zwanego Chrzcicielem, został ochrzczony. W kościołach tradycji wschodniej to święto ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli to tylko jest możliwe, to nasi prawosławni, grekokatoliccy bracia i siostry w wierze sprawują tę liturgię, czy liturgię tego święta nad rzekami, a wodę, którą w tym dniu poświęcają, uznają za mającą cudowną moc. Nam, chrześcijanom tradycji zachodniej, ewangelikom, to święto, święto chrztu pańskiego powinno przede wszystkim przypominać o tym, że w chrzcie świętym zostaliśmy poddani pod opiekę najlepszego opiekuna. Boga, który jak wtedy nad Jordanem powiedział: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, taki w dniu chrztu każdego człowieka, niezależnie od tego, na jakim etapie życia ten chrzest jest dokonywany, mówi: ty jesteś moją ukochaną córką, ty jesteś moim ukochanym synem. W sakramencie chrztu świętego otrzymujemy od Boga nową perspektywę. Nową perspektywę spojrzenia na życie, które już nie jest marnością, ale za sprawą wiary i za sprawą zaufania Bogu staje się drogą do zbawienia i do pojednania z Bogiem. Przez chrzest nie tylko zostajemy przyjęci do Kościoła, ale otrzymujemy o wiele więcej. Otrzymujemy zaczątek wiary w Chrystusa, którą to wiarę mamy pielęgnować, na niej się umacniać i utwierdzać. Jak pisze o tym apostoł Paweł, chrzest bez wiary pozostanie tylko rodzinną uroczystością, wydarzeniem albo kościelną ceremonią. Dopiero połączony z wiarą, i to z wiarą w Chrystusa, staje się prawdziwym skarbem dla każdego, kto przez ten sakrament zostaje włączony w Boży plan zbawienia. Dziękując Bogu dzisiaj za każdą i za każdego z was, proszę, pomyślcie o sobie w kontekście wiary. Pomyślcie o tym, jak wielkim przywilejem przez Chrzest Święty zostaliśmy obdarowani. Pomyślcie o swoich dzieciach, o chrześniakach, których trzymaliście do chrztu. Pomyślcie o tym, jakim jesteśmy świadectwem dla tych, którzy patrzą na nas, na naszą wiarę, bo przecież dla tego młodego pokolenia, dla tych, których przyprowadzaliśmy do chrztu, trzymaliśmy na rękach, jesteśmy jako
doświadczeni, bardziej doświadczeni w wierze, wzorem, przykładem zaufania Bogu, a jednocześnie świadectwem Jego obecności w życiu człowieka. Niech Pan Bóg, który jest dobrym Bogiem, Bogiem kochającym, Bogiem przyjmującym każdego człowieka, błogosławi nas w tym wzrastaniu w wierze i w zaufaniu. Życzę Ci dobrej, błogosławionej niedzieli. Życzę Ci dobrej refleksji nad chrztem, którym Bóg przyjął Ciebie do rodziny swoich dzieci.